Julian Aleksander Bałaszewicz przybrał nazwisko człowieka, który był o 30 lat od niego starszy. On wpadł na pomysł, że on zastąpi Karola Marksa w pierwszej międzynarodówce. Karol Marks mógł pójść na margines historii. Bałaszewicz uznał, że on chyba nie chce być Polakiem. Był najważniejszym, wydaje się, szpiegiem rosyjskim w tym czasie. Doprowadził do dezintegracji całej polskiej emigracji na Zachodzie. Uznałem, że trzeba przywrócić pamięci człowieka, który wyrządził ogrom zła. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj w studiu Fanbook TV gość Wacław Cholewiński, zasłużony człowiek, członek polskiego Parnasu literackiego, artystycznego. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pretekstem do naszego spotkania jest nowa książka pod tytułem A potem już tylko mgła. I ponieważ jest to powieść o szpiegach, to pozwoli pan, że będę nieco nieufna, bo w takim to... generalnie o jednym szpiegu. No ale ma tam jakieś towarzyszy, kupuje sobie innych i to cała masa, ale o tym pozwoli pan za chwileczkę. Ale moja nieufność nadal nie maleje. Na tyle książki jest napisane, jest rok 1861 i pierwsza nieprawda. Bo nie tylko rok 1861, żongluje pan tymi latami, miesza pan czytelnikowi w głowie, jakby chciał pan coś ukryć. Co pan tam ukrywa? Troskę o uwagę przy czytaniu książki. No tak, ja żongluję datami, ale to nie jest moja pierwsza książka, w której ja w ten sposób piszę. Chyba w większości nawet swoich powieści przyjąłem taką metodę. Przy czym tutaj jest to faktycznie dosyć rozległy czas. To jest kilkanaście lat, w których przemieszczają się w różnych miejscach trzej główni bohaterowie tej książki. Mam nadzieję mimo wszystko, że czytelnik mój pomysł złapie, że zorientuje się, kto w którym rozdziale opowiada jaką historię, a wszystko służy jednak dosyć, powiedziałbym, wyrazistemu przedstawieniu sylwetki Juliana Aleksandra Bałaszewicza. Czyli głównego bohatera pana książki. Moglibyśmy powiedzieć ewentualnie Alberta Potockiego. Alberta Potockiego. To jest nasza postać, na której będziemy się koncentrować, ale zanim do tego dojdziemy, to tak, pan lubi wydobywać swoich bohaterów, a to z cienia, a to z mgły. I cóż, no... dlaczego ta postać akurat pana zainteresowała? Generalnie jest tak, że w większości moich książek ci bohaterowie to są bohaterowie pozytywni. Oczywiście w trylogii pogromowej znalazły się też negatywne postaci, ale generalnie wydobywam tych, których uważam za ważnych, ale z tej dobrej strony polskiej historii. Ale w tym wypadku uznałem, że trzeba przywrócić pamięci człowieka, który wyrządził ogrom zła. Człowieka, który w okresie powstania styczniowego, no trochę przed nim, trochę później, a może nawet znacznie później, doprowadził do dezintegracji całej polskiej emigracji na Zachodzie. Zarówno we Francji, jak i w Anglii. Człowieka, który przy tym był no niewątpliwie szalenie inteligentną postacią, ale co więcej, człowiekiem, który się znakomicie znał na starożytnościach i którego kolekcje starożytności do dziś można podziwiać. Dla Polaków jest to dzisiaj trudne, bo ta kolekcja jest w Ermitażu, ale można ją podziwiać. Więc z całą pewnością nie był to taki przypadek tuzinkowy, ale co więcej, już wymieniliśmy dwa nazwiska, których używał ten człowiek.
A niewiarygodną wręcz historią jest to, że obie te postaci są autentyczne, tyle tylko, że Julian Aleksander Bałaszewicz przybrał nazwisko człowieka, który był o 30 lat od niego starszy i w jakiś zadziwiający zupełnie sposób nikt tego nie odkrył, a jeśli odkrył, to milczał. Nie mówił, to jest oszust, to jest zdrajca, to jest szpieg. No, to jest po prostu zupełnie niewiarygodna historia. Dzisiaj oczywiście niemożliwa, ale te 160 lat temu, jak się okazuje, możliwa. Jego mistyfikacja w pełni się powiodła, można powiedzieć. Ale pozwolę sobie na zupełnie niestosowną uwagę, bo pomyślałam sobie tak, że jak się nie docenia malarza, to później rośnie nam Hitler z jego konsekwencjami. Tutaj Bałaszewicz był niedocenionym poetą. No i proszę, jakie konsekwencje, prawda? No tak, poetą był niedocenionym, jakkolwiek wydał jeden tom wierszy. No, chyba nie za dobry. W każdym razie ten tom każdy zresztą może sobie obejrzeć, przeczytać wiersze. On jest dostępny w domenie publicznej na Polonie. A w każdym razie marzył o tym, żeby być poetą. Nie wyszło. Ten tom nie zdobył uznania. Chyba wyszedł w niewielkim nakładzie. No i szukał swojego miejsca w historii, szukał swojego miejsca do zarabiania pieniędzy, szukał swojego miejsca do zaistnienia w świadomości mu współczesnych i zaistniał, naprawdę zaistniał. Zaistniał, a ustalmy sobie, on był Polakiem, Rosjaninem? To jest dobre pytanie. Oczywiście z pochodzenia. Z rodziców był Polakiem, stuprocentowym. Problem polega na tym, że Bałaszewicz uznał, że on chyba nie chce być Polakiem. To znaczy, chciał się czuć obywatelem Imperium Rosyjskiego. A drogą do zdobycia pozycji generalnie było roztopienie się w tej rosyjskiej magmie. Ale oczywiście los czy jego wybór sprawił, że przez całe życie musiał się określać jako Polak. Musiał głośno o tym mówić, musiał doceniać zalety bycia Polakiem, musiał krzyczeć o tym, jakim to bohaterskim narodem są Polacy. No i to robił. Ale generalnie nie chciał być Polakiem. Tak. Ale jako Polak był także traktowany przez swojego zwierzchnika, prawda? Ten widział w nim nadal Polaka. No tak, co go zresztą bolało, ale co więcej, to określenie Polak było takim określeniem, no bardzo dosadnym, poniżającym określeniem, które miało kwalifikować tego człowieka, czy w ogóle Polaków, jako kogoś gorszego niż Rosjanie, czy jak gorszego niż inne narody. No bo tu nie chodzi tylko o Rosjan, no bo my się obracamy w tej mojej powieści jednak w kręgu bardzo szerokim, bo to jest i Francja, i Rosja, i Anglia, i Niemcy. Znaczy Niemcy nie jako najpierw państwo, ale później już jako tak po wojnie prusko-francuskiej jako Niemcy, więc tam mamy nawet jakieś elementy, nie wiem, Włoch, gdzie jest Garibaldi przecież. Więc no, to jest tak, że chciano, czy też Rosjanie chcieli traktować Polaków. Przy czym też
mam pewne wątpliwości, czy ogólnie Polaków, czy jednak tych, którzy oddawali im usługi, którzy za czy dla pieniędzy wykonywali tę brudną, niedobrą robotę, bo los takich ludzi najczęściej nie jest sympatyczny na końcu. Mam wrażenie, że tak na kartach powieści pokazał pan to, że tak tych Polaków, którzy się buntują, Rosjanie nie rozumieją. Nie rozumieją, ale szanują. Szanują, ale nie rozumieją, dlaczegoż nie chcą się roztopić w wielonarodowościowym imperium rosyjskim. Tak? Przecież innym to świetnie wychodzi. W ich mniemaniu oczywiście. Natomiast tych, którzy im służą, rzeczywiście nimi gardzą. No tak, tak chyba w dużej mierze było. Jakkolwiek historia pokazała, że z tą asymilacją to nie do końca, także z innymi narodami przecież było. A to, że nie rozumieli Polaków ich dążeń narodowościowych, no chyba jest faktem. Bardzo długo wydawało się, że terrorem można zdusić wszystkie te pragnienia odzyskania własnego państwa. A co więcej, to była kwestia nie tylko nakazów policyjnych, bo proszę jednak pamiętać, że po powstaniu styczniowym, którego będę bronił zawsze, a doszło do szalonych zupełnie represji, do zakazu posługiwania się językiem polskim w szkołach. No, ten etap naszej historii jest niezwykle, niezwykle trudny. I oczywiście z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że Rosjanie wybrali najgłupszą metodę wchłonięcia Polski. Ale chyba wcześniej nie bardzo znano inne mechanizmy. Więc ten terror, przymus, nakaz był podstawowym, głównym, a często jedynym sposobem wchłonięcia jednak sporego państwa z dosyć znaczną ilością mieszkańców. No i z moich wszystkich kwerend wiem, że ta metoda była jednak w dużej mierze może nie tyle skuteczna, co przynosiła Rosjanom efekty. Bo jeżeli państwo sięgną po moją trylogię Pogrom 1905-906-907, no to tam widać, jak daleko zaszła rusyfikacja. Przypomnę tylko, że kiedy w 1914 podczas I wojny światowej rosyjskie wojska opuszczały królestwo, to jednak żegnano ich jako naszych. Naszych. To nie był już okupant. I Warszawa no 50 lat po powstaniu styczniowym, no była miastem dwujęzycznym, a bardzo szybko wynaradawiającym się całe zresztą królestwo. Więc to jest moja przesłanka do bronienia mimo wszystko powstania 905, a później rewolucji, powstania 1863, a później rewolucji 1905 roku, bo bez tych dwóch zdarzeń mam wrażenie, że nas jako Polaków by nie było. Dobrze, że pan to uzupełnił, bo właśnie chciałam pytać, dlaczego broni pan tego powstania, bo w ogóle przecież jako Polacy zmagamy się z tym, czy powstania były potrzebne, tak generalnie, tak? O. No ja mam poczucie, że były potrzebne, że tak, jestem przekonany o tym, że nas po prostu jako narodu by już nie było bez tych powstań, mimo niewiarygodnych represji, tak, bo to przecież nie tylko tysiące ludzi, które w bitwach, potyczkach straciły życie, to dziesiątki tysięcy odebranych majątków, dziesiątki tysięcy zesłanych ludzi, którzy nigdy nie wrócili już do Polski.
To, jak powiadam, zakaz nauki w języku polskim, więc te represje były okropne, ale czy bez nich? No Polacy czczą przegrane powstania, ale ja mam poczucie bardzo głębokie, że bez tych zrywów po prostu byśmy się zatracili i rozpłynęli w tym morzu, w którym Bałaszewicz się chciał rozpłynąć, a mu nie dano. Nie dali. To jeszcze jedno pytanie a propos tego powstania, bo czy nie bał się pan, pisząc tę powieść, że powstanie styczniowe jest dla współczesnych Polaków martwe, nie rezonuje w naszych umysłach? Kocham je, więc dla mnie rezonuje i będzie rezonowało do końca życia. Poza tym jest tyle fantastycznych przykładów niezwykłego bohaterstwa. Ja tam nawet w którymś miejscu też wspominam jednego z dowódców oddziału powstańczego, tak wówczas się mówiło partii, który w ogóle nie był Polakiem, a ta polskość no, przeniknęła do niego. Pół Szwajcar, pół Francuz i cały Polak. Pół Francuz, pół Niemiec, cały Polak. Cały tak to Polak. Było. Tak. Więc jednak z jakiegoś powodu ta polskość przyciągała i potrafiła z Matejki zrobić Polaka stuprocentowego przecież, prawda? I to można tych przykładów mnożyć w nieskończoność się może. To powstanie mnie jest osobiście bardzo bliskie. I przecież no, całe pokolenie, czy też duża część pokolenia Józefa Piłsudskiego wyrosło na tej legendzie. Na tym, że nie chciano żyć w więzieniu, no, dosyć umownym, no, bo przecież to nie jest tak, że zamknięto cały naród do więzienia. Natomiast no, naród, który nie może decydować o sobie. Naród, który nie ma swoich władz. Naród, który jest gdzieś mimo znakomitego rozwoju gospodarczego, bo królestwo to była jednak bardzo prężna część Cesarstwa Rosyjskiego, może zresztą najbardziej rozwinięta. W każdym razie taki naród, który ma się roztopić w masie innych. Nie, ja bym po prostu zawsze stał po stronie naszych, wówczas mówiono rewolucjonistów, ale powstańców. To chwilę skupmy się na metodach pracy naszego głównego bohatera, hrabiego Potockiego, jakie to imię przyjął. Za część usług płacił, a za część płacił dobrym słowem i pochlebstwami, tak? To jest taka metoda, a część po prostu konfabulował, posyłał pisma. Skąd pan to wszystko wie, jak on to działał? Zanim odpowiem na pani pytanie, jednak dla naszych widzów pewne wyjaśnienie. Bo powiedziałem już, że przyjął nazwisko istniejącej rzeczywiście postaci, już nie żyjącej. Hrabia Albert Potocki był człowiekiem znanym w kręgach towarzyskich, był oficerem, pułkownikiem. Dlaczego Julian Aleksander Bałaszewicz wpadł na ten pomysł, aby przyjąć to nazwisko, wcielić się w tę postać, mimo że żyły przecież osoby, które znały prawdziwego Alberta Potockiego. Myślę sobie, że to jest kwestia prestiżu przede wszystkim. Hrabia, no ktoś z wyższej półki, bo Julian Aleksander Bałaszewicz wyszedł z stosunkowo biednej rodziny. To była no, szlachta zaściankowa na Wileńszczyźnie, bez znaczenia zupełnie. W każdym razie przyjął to nazwisko no i działał w sposób niezwykły. Skąd wiem? Jest jedno podstawowe źródło, 51 lat temu wyszły dwa tomy raportów szpiega opracowane przez profesora Gerbera. No i tam mamy ten dorobek Juliana Aleksandra Bałaszewicza.
nieprawdopodobny, a działał w sposób, jak powiedziałem, niezwykły. Proszę sobie wyobrazić, że w gruncie rzeczy przez jego ręce, no za pośrednictwem jego pomagiera, pomocnika, też autentycznej postaci, który jest drugim z narratorów tej powieści, przechodziła cała korespondencja polskiej emigracji we Francji. No coś nieprawdopodobnego. Znaczy to określało pozycję Bałaszewicza, że potrafił doprowadzić do takiego układu z prefektem policji paryskiej, że miał dostęp właśnie do wszystkich listów w gruncie rzeczy polskich emigrantów. Wiedział, jakie są plany polskiej emigracji, wiedział o transportach broni i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś niewiarygodnego. Ale on zrobił rzeczy jeszcze ciekawsze. Otóż jak dostawał te listy, to w imieniu adresatów odpowiadał na te listy. Zanim się zorientowano, że to jest jakaś nieprawda, no to oczywiście natychmiast dochodziło do konfliktów. Polska emigracja w tym czasie, ta emigracja z okresu powstania styczniowego, była niewiarygodnie skłócona, między innymi dzięki takim działaniom. Oczywiście policja, czy też wywiad rosyjski miał też inne metody oddziaływania. Taką główną w tym czasie było oskarżanie Polaków o fałszowanie pieniędzy. I ten numer wykonywano wiele, wiele razy. To znaczy, ponieważ polscy emigranci z reguły to była straszna bieda, więc znajdowano dwóch, trzech takich biednych ludzi, dostarczano im sprzęt. No i kazano im drukować fałszywe pieniądze, po czym nasyłano na nich policję, tylko po to, żeby wszystkie nagłówki w prasie francuskiej mogły krzyczeć, że Polacy to są fałszerze pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Ci biedacy szli oczywiście do więzienia, ale pozostawał przede wszystkim ten osad, że przyjmujemy otóż emigrantów, którzy są złem wcielonym, no bo skoro fałszują pieniądze, no to kim są? No są kryminalistami, przestępcami. No, ten numer próbowano zastosować wobec braci Dąbrowskich, akurat w tym przypadku nie wyszedł, ale no, ile razy można powtarzać taki numer? Raz, dwa, pięć, dziesięć? No, w którymś momencie już wszyscy wiedzą, że to jest trochę podejrzane. W związku z tym Julian Aleksander Bałaszewicz w swoim niewiarygodnym sprycie, pomysłowości, no jednak zaczął korespondować z adresatami tych listów, skłócać ich namiętnie. Zresztą dla jasności nie robił tego tylko z Polakami. Wdał się w korespondencję również z Bakuninem, z Hercenem, z ilomaś rosyjskimi emigrantami i ich też potrafił skutecznie na siebie napuszczać. Przy czym to też jest, znaczy musiał mieć jakiś dar jednak, zły oczywiście, ale dar Potocki, ponieważ, nie wiem, Bakunin na przykład nie korespondował z anonimami, a tu nagle podpisuje się Potocki jako abrakadabra i prowadzą korespondencję i on się przedstawia i jakoś tam oddziaływuje na tego człowieka, nic nie razi w tej korespondencji, niewiarygodne. Albo, nie wiem, idzie na początku swojej działalności do generała Dębińskiego jako hrabia Potocki z listem, apelem polskich posesjonatów z terenu Królestwa i Litwy i są oni podpisani. No i jest tam podpis Bałaszewicza. No generał Dębiński pyta, któż to Bałaszewicz? No, rozumiecie państwo, Dębiński pyta, siedzi przed nim Bałaszewicz jako Potocki i opowiada o Bałaszewiczu jakieś historie zupełnie
nieprawdopodobne o jego zasługach dla ojczyzny. A generał Dębiński oczywiście wierzy w to wszystko. I oczywiście Potocki go podpuszcza, proponuje mu stanowisko prezydenta, no, wolnej Polski, działa na jego ambicje. Aż trudno jest to wszystko uwierzyć, bo jednak ta historia z układem, z policją francuską, która dostarcza całą korespondencję, wychodzi na jaw. Dzięki jakiejś tam, powiedzmy, zdradzie któregoś z Francuzów, ona wychodzi na jaw. No, praktycznie ambasada rosyjska i hrabia Tolstoj, który stoi na czele, czy też jest rezydentem całego rosyjskiego wywiadu na Zachodzie, i który jest głównym protektorem Potockiego, no, zmuszają Rosjanie Potockiego do wyjazdu z Francji, ponieważ boją się tego skandalu. Nie chcą naruszać dobrych relacji francusko-rosyjskich, więc Potocki wyjeżdża do Londynu. No i pomyślcie Państwo, no, Francję od Anglii dzieli kanał La Manche, wydawałoby się rzut beretem, a ten zaczyna swoją działalność na nowo. I kim zostaje? No, najważniejszą postacią tej polskiej emigracji w Anglii. Staje na jej czele wręcz. Kiedy przyjeżdża do Londynu Garibaldi, to przecież on się z nim kontaktuje, on mu list dziękczynny dostarcza i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to są rzeczy niewiarygodne, a jednak miały miejsce. Nie było wtedy internetu. Tak, dzisiaj powiadam, to by było niemożliwe. Dzisiaj w ciągu parunastu sekund mielibyśmy kilkadziesiąt tysięcy informacji o takiej postaci. No po prostu, ale tak czy inaczej, mnie oczywiście, kiedy pisałem tę powieść, co chwila łapałem się za głowę, jak to było możliwe. No powtarzam, były osoby, które żyły i znały prawdziwego Alberta Potockiego. Z całą pewnością jest to historia nieprawdopodobna, ale jak zapewnia pan, prawdziwa. Absolutnie prawdziwa i co więcej, zarówno Potocki, jak i Butkowski, jak i hrabia Tolstoj to są postaci autentyczne, postaci, które brały udział w tej intrydze, powiedzmy. I ich dokonania są... No, dla Polaków tamtego czasu były w dużej mierze zgubne, a dzisiaj możemy sobie tylko myśleć, że polska historia tamtego czasu to nie są tylko heroiczne wyczyny tych, którzy z odwagą szli do boju. Nie, nie, mieliśmy też takie czarne charaktery. Takie postaci, które przyczyniały się do tego, że te myśli o odrodzeniu polskości czy polskiego państwa brały w łeb, po prostu. Wymienił pan tutaj Butkowskiego, Jakuba Tolstoja, to jak mówi pan, postaci istniejące naprawdę i współnarratorowie pana powieści. Siłą rzeczy muszę zapytać, czy Tolstoj, ten, o którym pan pisze, jakoś był spokrewniony z tym Tolstojem, lwem, którego znamy z lektury? To jest pytanie, które pada dosyć często i uczciwie odpowiadam, nie wiem. Tolstoj to nie jest po pierwsze bardzo rzadkie nazwisko. Po wtóre, ta hrabiowska rodzina była bardzo rozgałęziona. W związku z tym być może byli spokrewnieni, ale pewnie bardzo daleko. Ale nie mam żadnej pewności co do tego. To jeszcze taka konstatacja nasuwa mi się, że my myślimy, że cóż, wymyśliliśmy wszystko w XX czy teraz w XXI wieku, a okazuje się, że szpiegów mieliśmy przed Jamesem Bondem. I to, jak pan opisuje tę siatkę szpiegowską, bo to, że państwo miało swoich szpiegów, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, że jest tam wspomniany Adam Czartoryski, który ma swoich szpiegów i Rosjanie liczą się z tą jego siatką i jego możliwościami. Chyba dziś nie doceniamy naszych przodków, jak byli pomysłowi, ile rzeczy potrafili zrobić. No ale wie pani, to nie tylko Polacy, bo ja tam też opisuję pewne intrygi w samej ambasadzie rosyjskiej,
i jest tam Cicerin. Człowiek, który ma swoją siatkę i sprawdza tych szpiegów. No to są historie, które oczywiście mogą polegać na tym, że podwładny chce swojego przełożonego jakoś tam umoczyć i zająć jego miejsce. Ale ten świat XIX wieku, no przy bardzo, bardzo oczywiście wielu różnicach technicznych, intencjonalnych i tak dalej, i tak dalej, on w jakiejś mierze w tym obszarze szpiegowskim myślę, że jest podobny do współczesnego. To znaczy szpiedzy mają swoich szpiegów, a ci szpiedzy mają kolejnych. I to nie chodzi tylko o to, że mają kolejne siatki do zbierania jakichś informacji, danych, etc. Myślę, że często są to siatki do sprawdzania innych szpiegów, do potwierdzania ich wiarygodności na przykład. Tyle tylko, że no Potocki miał całą masę i ja nawet nie wiem, jakiego dobrego słowa użyć. Bo to nie chodzi o to, że było, nie wiem, 300, 500 osób, które wiedziały, że on jest szpiegiem, no bo w takiej sytuacji no, ta prawda wyszłaby natychmiast na jaw. Ale były dziesiątki osób, które oddawały mu usługi, najczęściej nie wiedząc, kim on jest. I metody ich kooptacji były czasami, wydaje się, najprostsze, bo potrafił po prostu udzielać pożyczek ludziom, niespecjalnie oczekując na zwrot, a w zamian za to oni świadczyli mu różne usługi. Ale też potrafił finansować różne czasopisma polskie, dawać datki na jakąś tam działalność. I wszyscy widzieli w nim zasłużoną postać polskiej emigracji. No a co się robi z zasłużoną? No idzie się i się z nim rozmawia. No, no nie ma przed taką postacią wielkich tajemnic. No a jak nie ma wielkich tajemnic, no to ktoś skrzętnie to zapisuje i efekty tego mogą być tragiczne. Często bywały tragiczne, bo działalność Juliana Aleksandra Bałaszewicza, jeszcze raz podkreślam, no to jest ogrom zła, które wyrządził Polakom. Ale w dalszym ciągu ja chcę jeszcze powiedzieć o tym, że to był człowiek pomimo słabego wykształcenia, pomimo bardzo słabej znajomości języków obcych, no bo ten jego asystent, który jest narratorem też mojej powieści, został generalnie wysłany z królestwa razem z nim, dlatego, że był jego tłumaczem. Wydawałoby się, że przy tym braku wykształcenia, obycia, że on wielkiej kariery jako szpieg nie zrobi. A jednak zrobił. No był najważniejszym, wydaje się, szpiegiem rosyjskim w tym czasie, a na pewno najważniejszym wśród polskiej emigracji. Ale nie tylko wśród polskiej emigracji, bo przecież on wpadł na pomysł i on był do zrealizowania ten pomysł, że on zastąpi Karola Marksa w pierwszej międzynarodówce. I być może, gdyby Rosjanie zainwestowali w niego większe pieniądze, to cała historia mogłaby się potoczyć inaczej. No, Karol Marks mógł pójść na margines historii. W sumie szkoda, że mu się nie powiodło. Tego nie wiemy, bo nie wiemy, jakie byłyby skutki działalności Bałaszewicza. Przy jego zdolnościach. Przy jego talencie. Ja mam takie wrażenie, że jest pan o krok od tego, by się zafascynować tym złym człowiekiem w pełni. No nie. Fascynować, jeżeli mógłby ktoś mnie zafascynować spośród trzech bohaterów, głównych narratorów tej powieści, to jednak byłby to Rosjanin Jakub Tołstoj. Człowiek niewątpliwie bardzo dużego formatu, człowiek
jeżeli chcielibyśmy na niego spojrzeć jako działacza, na działacza propaństwowego, a nie z naszej perspektywy polskiej, to niewątpliwie człowiek, który dla Cesarstwa Rosyjskiego był gotów zrobić bardzo dużo i zrobił bardzo dużo, ale jednocześnie był to człowiek zasad, no, człowiek, który miał dostęp do cesarza, człowiek jak równy z równym, rozmawiający z dygnitarzami drugiego oddziału, czyli wywiadowczego, człowiek, który narzucał pewną wizję działalności całej tej rezydentury, więc to był niewątpliwie człowiek światły, dobrze wykształcony, może nawet bardzo dobrze, obracający się bez problemów w najwyższych kręgach władzy, więc z tych trzech bohaterów to naprawdę najbardziej pasowałby mi Jakub Tołstoj. Ponieważ żyjemy w czasach, które lubią szufladkować, a poza tym książka musi stanąć na jakiejś konkretnej półce w księgarni. Czy to jest historia szpiegowska? Nie. Od razu odpowiadam krótko nie. Według mnie nie. Jakkolwiek można ją też tak odczytywać. Nie, to jest historia o Polakach z okresu, z czasu powstania styczniowego, o emigracji, ale ona jest, to jest historia przedstawiona, mam taką nadzieję, w bardzo szerokim tle ówczesnej Europy, ówczesnej Rosji. To jest historia, gdzie dosyć często zahaczam o wydarzenia nie tylko polskie. Staram się pokazać, jak te inne wydarzenia mogły rezonować na sytuację w Polsce. Ja też nie będę ukrywał, że no to jest czas z polskiej historii, a jestem wariatem historycznym, który najbardziej mnie fascynuje. I to jest czas, który przerabiam już w którejś z moich powieści, bo lubię po prostu ten czas, kiedy wielu Polaków myślało, jak ten kraj można odzyskać. Z pewnym wahaniem mógłbym w jakiejś mierze, oczywiście to się wydaje nie do porównania, ale jakoś odnieść to do PRL-u i tego, jak stosunkowo wąska grupa osób w latach 70. próbowała podjąć jakieś działania, które skutkowałyby tym, że nasza sytuacja geopolityczna mogłaby ulec zmianie. I nieskromnie powiem, byłem wśród tych osób, w związku z tym potrafię, czy staram się identyfikować z tymi ludźmi, którzy taką działalność wówczas podejmowali, wówczas, czyli w okresie powstania styczniowego, płacąc za to cenę oczywiście nieporównywalną z tą, którą my żeśmy płacili w latach 70. czy na początku lat 80. Ja mam poczucie, że historia nie jest nigdy czarno-biała. Nigdy. Że metody dochodzenia czy obrony polskości mogły być przeróżne, ale że też ta nasza historia ma bardzo dużo ciemnych plam i nawet jeżeli to nie jest w skali ogólnej coś najważniejszego, to te ciemne plamy trzeba pokazywać. I takie też postaci. Taką postacią był Julian Aleksander Bałaszewicz. Niedobry człowiek na pewno, ale przy tym jakoś fascynujący. Człowiek, który przyciągał dziesiątki ludzi stuprocentowo uczciwych i potrafił ich omotać, omamić, zniszczyć często. Więc trzeba takie postaci też pokazywać. Dziękuję panu za tę rozmowę. Ja, szanowni bardzo państwo, dziękuję. Wprawdzie tutaj autor powiedział, że nie jest to powieść szpiegowska. No pewnie nie jest, ale...
fascynujemy się szpiegami, bo robią rzeczy, o których najczęściej nie mamy pojęcia. Ja Państwu chciałam przypomnieć, że James Bond nie był prawdopodobnie postacią prawdziwą, a Julian Aleksander Bałaszewicz, Wel hrabia Potocki, był i naprawdę warto o nim poczytać, o jego metodach, o jego skuteczności, o tym, co wyprawiał w całej w sumie Europie. Życzę miłej lektury.